Witam wszystkich Państwa serdecznie na moim wykładzie. Bardzo cieszę się, że tyle osób przyszło. Mam nadzieję, że moje gardło mnie nie zawiedzie i w połowie wykładu nie padnie, bo tutaj mam bardzo dużo Państwu do pokazania różnych ciekawych obrazów, zabytków właśnie mody barokowej. Na początku chciałam wyjaśnić w ogóle tytuł mojego wykładu. Między Madrytem a Paryżem. Moda w czasach Guercina. No właśnie, nasz Guercino urodził się w bardzo ciekawych czasach, nie tylko pod względem historycznym, czy też właśnie pod względem sztuki, kultury, ale też pod kątem mody. Dlatego, że właśnie w tym okresie, na przełomie, można powiedzieć, wieku XVI i XVII, doszło do takiej ciekawej rywalizacji pomiędzy dwoma ówczesnymi potęgami europejskimi, pomiędzy Hiszpanią i Francją. No trzeba przyznać, że ta Hiszpania i Francja rywalizowały ze sobą, bo nie tylko na polu właśnie mody, ale również polityki, kultury. I można powiedzieć, że od lat 40. wieku XVI aż po lata 30. wieku XVII, jeśli chodzi o modę, no to tutaj prym wiodła Hiszpania. Ale już od lat 30. wieku XVII zdecydowanie na prowadzenie tutaj, można powiedzieć, wyszła Francja. I można powiedzieć, że tej palmy pierwszeństwa na polu mody, no w sumie, może niektórzy mogą nawet powiedzieć, że jak gdyby nie oddała nikomu do dnia dzisiejszego. Mój wykład nie będzie po prostu opowiadał o modzie w okresie baroku, czyli właśnie w wieku XVII, dlatego że nasz Guercino umarł w roku 1666, więc można powiedzieć, na ładny kawałek baroku się nie zachował. Ja chciałam po prostu opowiedzieć o modzie takiej, którą mógł nosić Guercino w czasach właśnie wczesnej młodości, w okresie właśnie wieku dojrzałego, opowiedzieć o strojach, których mogła chodzić jego matka, jego siostry, więc to będą takie stroje, które naprawdę, można powiedzieć, on nosił w czasie swojego życia, stroje, w które ubierali się jego patroni. Dobrze, więc na początku kilka będzie właśnie tutaj dłuższych słów na temat mody hiszpańskiej. Tak jak powiedziałam, ona właśnie przez dużą część życia Guercina, można powiedzieć, no, wiodła taką najważniejszą rolę. Jak to się stało, że w ogóle ta Hiszpania właśnie już w latach 40. XVI wieku wysunęła się na prowadzenie, jeśli chodzi właśnie o modę? Miało to, znaczy nie tylko o modę, no, ale było to wszystko związane z tym, że Hiszpania w tym okresie uchodziła za, no, taką jedną z największych potęg europejskich. Dzięki właśnie swoim zamorskim koloniom do Hiszpanii płynął, można powiedzieć, tutaj strumień złota. No i też właśnie Hiszpanie w bardzo ciekawy sposób tutaj rozgrywali, znaczy prowadzili taką bardzo ciekawą politykę dynastyczną. Można powiedzieć, hiszpańskie infantki i arcyksiężniczki z dworu właśnie wiedeńskiego były królowymi na większości właśnie dworów europejskich. W samej naszej Polsce przecież było aż 7, można powiedzieć, królowych Polski, które właśnie wywodziły się z tego rodu Habsburgów. No właśnie, więc w ten sposób, można powiedzieć, ta moda hiszpańska rozprzestrzeniała się po Europie, no i odgrywała tak bardzo ważną rolę. Na początku kilka słów na temat właśnie hiszpańskiej mody męskiej. Więc Hiszpanie wprowadzili właśnie, jeśli chodzi o stroje panów, takie kaftany, które właśnie nazywano, no, taka najpopularniejsza nazwa to jest właśnie wams. Te wamsy miały bardzo ciekawy krój. W ogóle krawców hiszpańskich uważano za takich mistrzów, można powiedzieć, w swoim fachu. I uszycie właśnie takiego kaftana, no to była naprawdę wielka sztuka. Te kaftany były właśnie podwatowane, były usztywniane za pomocą właśnie tektury, drutów, po to, żeby właśnie ładnie się układały. Jak Państwo widzą, one tutaj całkowicie właśnie zakrywały klatkę piersiową. Były dość, można powiedzieć, tutaj dopasowane w torsie, ale troszkę podwatowane. I no tutaj, można powiedzieć, całkowicie te ciało męskie zakrywało. Więc moda właśnie hiszpańska była całkowitym przeciwieństwem renesansowej mody włoskiej, tutaj odkrywała, można powiedzieć, ciało ludzkie. No, Hiszpanie wręcz przeciwnie, te ciało ludzkie chcieli jak najbardziej tutaj zakrywać.
Cechą charakterystyczną tych hiszpańskich wamsów było też to, że Hiszpanie bardzo lubili je w taki charakterystyczny sposób zdobić. Właśnie te kaftany były rzezane, albo też mówi się kłute, i materiał, z którego one były szyte, był pokryty takimi dziureczkami, które wykonywano za pomocą takich specjalnych sztanc. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej mody hiszpańskiej. To również Hiszpanie wprowadzili modę na stroje całkowicie czarne. A skąd w ogóle takie uwielbienie do koloru czarnego? W tym okresie kolor czarny, w ogóle czarna farba, której, czarny w ogóle barwnik, w którym farbowano tkaninę, był najdroższy. I w ogóle w tamtych czasach czarne stroje stały się symbolem właśnie wysokiej pozycji, dlatego że te wszystkie materiały, z których szyto w ówczesnych czasach ubrania, były farbowane w barwnikach naturalnych i one bardzo szybko się spirały, a najszybciej właśnie spirały się stroje w kolorze czarnym. Więc no, tutaj trzeba było naprawdę bardzo dużo zachodu, żeby ten czarny strój pozostał w takim pięknym kolorze. No, a kto miał najwięcej czasu, żeby właśnie tak naprawdę no, służący, którzy dbali mu właśnie o taką nieskazitelną czerń tych strojów, no właśnie ludzie bogaci. I można powiedzieć, że już w latach 50., 60., 70. wieku XVI, ten, kto chciał być modny, ten, kto chciał uchodzić za osobę właśnie elegancką, ubierał się na czarno. W ówczesnych relacjach, na przykład z Hiszpanii, jest napisane, że w Escurialu to nawet błaźni nie są ubierani na kolorowo, nawet nie oni są ubierani w takie stroje ciemne. Baltazare Castiglione, autor słynnego Dworzanina, też w swoich radach dotyczących stroju pisze, że jeśli chcesz wyglądać elegancko, to noś czerń, a jak ci na tą czerń nie stać, no to noś cokolwiek, coś innego, ale by to było ciemne. Ta forma właśnie tego hiszpańskiego wamsa, ona zmieniała się na przestrzeni wieków i już tak w latach 80., jak Państwo właśnie widzą, tutaj można powiedzieć, ten wamsik nam się tak wybrzusza. I tą część tego wamsa tak śmiesznie nazywano. Mówiono, że tutaj ta część jest uformowana na kształt strączka grochu, albo mówiono, że to właśnie, że to wygląda jak pierś gołębia, albo jak brzuch gęsi. Około 1600 roku, co ciekawe, pod te wamsy panowie w ogóle nosili sztuczne brzuchy, żeby w ogóle ładnie to wszystko wyglądało, żeby no, tutaj to się no, po prostu dobrze wyglądało na sylwetce. Bardzo ciekawy był w ogóle też krój tych rękawów w tym wamsie. Według ówczesnej, można powiedzieć, etykiety nie wypadało chodzić na przykład na dworze tak z luźno opadającymi rękami. Trzeba było mieć rękę zawsze tak lekko ugiętą. No i żeby te rękawy się tak właśnie tutaj nie wypychały, no to one były też w specjalny sposób szyte, no żeby ten materiał zawsze ładnie wyglądał. Te rękawy do wamsa, one mogły być tutaj przyszyte, ale bardzo często były właśnie przywiązywane albo przypinane szpilkami i dlatego tutaj było jak gdyby takie skrzydełko, które kryło nam właśnie tutaj połączenie tego rękawa tutaj z tym wamsikiem. Wamsy, one też tutaj mogły mieć taką właśnie baskinkę. Ten akurat ma taką baskinkę bardzo, można powiedzieć, zredukowaną, ale też były właśnie z takimi większymi baskinkami. Wamsy noszono na koszule lniane, które były wtedy podstawą bielizny męskiej, jak i również damskiej. A na taki właśnie wamsik panowie mogli sobie założyć taką kamizelkę, kuerę. One najczęściej były skórzane. No więc wiem już, jak wyglądała góra, to jak wyglądał dół. Jednym z bardziej takich, można powiedzieć, ekscentrycznych elementów mody hiszpańskiej były owe spodenki, takie pluderki. Te spodenki były też szyte w bardzo ciekawy sposób, z takich pasów materiału. I tutaj spod nich było widać podbicie właśnie tych spodni. Jak Państwo widzą, one mają bardzo taki no, obszerny kształt. Na przykład w Anglii to się śmiano i mówiono, że to są tak zwane spodnie cebulowe, albo też kształt tych spodni przyrównywano do arbuzów. Te spodnie tak wyglądały, dlatego że one były wypchane trocinami, albo tak, albo trawą morską, pakułami, no tutaj różne rzeczy.
No i najciekawszy element tych spodni to coś tutaj takiego. Taki saczek. Skąd ten saczek się tutaj wziął? No można powiedzieć, że on się wywodzi od ówczesnego kształtu zbroi. W zbrojach właśnie w tym okresie też była taka ochrona, można powiedzieć, na tą najwrażliwszą część męską. No więc te spodenki, ponieważ one powiedzmy tutaj w pewnej formie naśladowały te zbroje, to stąd tutaj ten saczek. No i rodzi się pytanie, no czy ten saczek, no to tak, po co on tam w ogóle tak sterczy i czy tam coś w niego panowie tak sobie wkładali, czy tylko tak, żeby sobie sterczał. No więc można powiedzieć, że no, historycy mody w sumie do dnia dzisiejszego się zastanawiają, co tam w tych saczkach się kryło, czy to, co my myślimy, czy może nie. No więc uważa się, że to różnie mogło być, że niektórzy panowie no, wkładali to, co tam można sobie było włożyć, ale niektórzy uważają, że to był rodzaj torebki, bo w tych spodniach nie było kieszeni. Więc są nawet takie obrazy, w których widać, że z tego saczka wystaje chusteczka albo wystaje jakiś papierek. Więc tutaj mogło to pełnić różne funkcje. I tutaj chciałam Państwu pokazać oryginalne spodnie właśnie hiszpańskie z saczkiem. I tu widać, że ten saczek, o, on był tak tutaj właśnie dowiązywany. Te spodnie należały do właśnie Maurycego, elektora Saksonii. Tutaj właśnie od niego się wywodzili nasi królowie Sasowie i tutaj właśnie jak nazywano go Judaszem z Miśni. On tak skakał, można powiedzieć, w okresie tych wojen religijnych, raz popierał protestantów, raz katolików, no ale jeśli chodzi o modę, to zdecydowanie nosił się po hiszpańsku. Dobrze. Ten, kto nie chciał nosić właśnie tych spodni takich cebulowych, arbuzowych, tych pluderków hiszpańskich, mógł nosić takie spodenki, można powiedzieć, mniej napęczniałe. Tutaj z taką ciekawą nogaweczką. I te spodnie nazywano, że to są spodnie w typie canons, czyli takie spodnie armatowe, tak można by to właśnie przetłumaczyć. Hiszpanie w ogóle mieli no, dużą fantazję, jeśli chodzi w ogóle o okrycia wierzchnie. Bardzo popularny w Hiszpanii był taki strój zwany ropilą. Początkowo noszono go na ten wamsik. I jego cechą charakterystyczną były takie zwisające rękawy i on był taki dopasowany. Ale z czasem ta ropila przekształciła się właśnie w taki, można powiedzieć, strój no, niezależny. Można było go nosić po prostu na koszulę i żeby było ciekawiej, żeby tak nie było nudno, że cały czas chodzimy tak samo, to można było sobie tutaj co jakiś czas przywiązać nowe rękawy. Że o tutaj te zwisające były takie same, ale te mogły być już tutaj jakiś inny kolorek sobie można było strzelić albo jakiś inny wzorek. I jeszcze może powiem o tej czerni, bo Hiszpanom zawdzięczamy też wprowadzenie nowych barwników, ponieważ oni mieli właśnie dużo tych posiadłości w Nowym Świecie, no to stamtąd właśnie do Europy trafiły różne ciekawe barwniki, między innymi koszenila, z której nie tylko robiono pigment do farby czerwonej, ale również w niej farbowano tkaniny. No i również z Nowego Świata sprowadzono bardzo ciekawy barwnik czarny. To była kora takiego drzewa kampeszowego i w niej można było tkaniny farbować na kolor ciemnofioletowy i na czarny. No i jeszcze również sprowadzili nasi Hiszpanie kurkumę, nie tylko jako przyprawę, ale też właśnie jako barwnik taki żółtawy do farbowania tkanin. Następnym ciekawym przykładem stroju wierzchniego był tak zwany kasak, rodzaj jak gdyby takiej rozkloszowanej pelerynki, która też miała zwisające rękawy. I mogły być właśnie kasaki takie letnie, ale albo też zimowe, takie jak tutaj ten właśnie podbity takim futerkiem gronostajów. Szczególnie w Anglii w tym okresie modni panowie do tych hiszpańskich wamsów, do tych pluderków lubili nosić peleryny i nawet w Anglii uważano, że ten kto chodzi bez peleryny, no to w ogóle nie jest szlachcicem. Te peleryny były bardzo ładnie drapowane. No w ogóle, jeśli chodzi o tą modę hiszpańską, to tutaj było bardzo wiele różnych ciekawych dodatków, przede wszystkim te kryzy. Ponieważ wamsiki hiszpańskie, prawda, one nie miały dekoltów, one kończyły się pod szyją, no to żeby jakoś właśnie tutaj zaakcentować tę górną część wamsa, no to zaczęto właśnie koszule, które spod tego wamsa, no nie było za bardzo ich widać, zaczęto właśnie zakończać taką riuszką, czyli taką malutką falbaneczką.
I to, można powiedzieć, zaczęło się tak od około 1555 roku. Z czasem ta riuszka zaczęła nam rosnąć, no i w latach 80., 90. to ona już miała 40 cm średnicy. Więc no, te kryzy naprawdę były bardzo duże. Dlaczego w ogóle ci Hiszpanie te kryzy wprowadzili w modę? No nie tylko po to, żeby tutaj jakoś ładniej wykończyć tą koszulę. Jest taka historia mówiąca o tym, że te kryzy zaczęli nosić jako rodzaj śliniaka. Dlatego, że w tamtych czasach nie prano ubrań. No, proszę sobie wyobrazić jakąś ucztę, jemy coś, a tutaj sosik nam spada na nasz bezcenny czarny wamsik. No i co, będziemy z plamą chodzić? No uprać go nie możemy, zaraz się nam czarny barwnik zetrze. No i zaczęto nosić te kryzy. Jak coś tam padło, to mogło na tą kryzę tutaj sobie spłynąć, nie było żadnego problemu, ją można było uprać, a jak nie, to zawsze nową sobie sprawić. Również jest inna teoria mówiąca o tym, że kryzy zaczęto nosić, dlatego że no niestety w tym okresie bardzo wielu ludzi cierpi na choroby weneryczne, szczególnie na syfilis, i w tym okresie ten syfilis przejawiał się w ten sposób, że no, ciało ludzkie było pokryte różnymi strasznymi krostami, tutaj szczególnie szyja, więc na przykład panowie nosili te kryzy, żeby tutaj zakrywać te skrosty i inne jakieś takie nieprzyjemne wybroczyny. Również kryza była oznaką bogactwa, dlatego że te kryzy były układane nawet z kilkudziesięciu warstw najcieńszych w płcie. Istniały też specjalne formy do właśnie układania tych kryz. I tak, można było je nosić na takim specjalnym stelażu, wykonanym z drutu albo z tektury, obciągniętym materiałem, albo po prostu je krochmalono. Tylko że krochmal był bardzo drogi w tym okresie, więc stąd między innymi też kryza była po prostu symbolem wysokiej pozycji społecznej. Nam się przede wszystkim kojarzy, że kryzy były białe, ale właśnie niekoniecznie. One mogły być też błękitne, znaczy w ogóle kryzy mogły być i w ogóle były w tym okresie farbowane na różne kolory, nawet czarne. Na przykład panie bardzo lubiły nosić kryzy właśnie ufarbowane na taki kolor delikatnie błękitny, dlatego że wtedy przy takiej kryzie ich twarz wydawała się o wiele bielsza. No a w tym okresie no jednak panią chodziło, żeby mieć taką białą porcelanową karnację. No i jesteśmy też w czasach, kiedy żaden szanujący się właśnie pan, pani również, nie wyszłaby na ulicę z gołą głową. Dla mody renesansowej charakterystyczne były berety, znaczy dla mody renesansowej włoskiej charakterystyczne były berety i początkowo do stroju w stroju hiszpańskim te berety też noszono, ale one zostały wyparte przez cylinderki, tutaj wymyślone przez Hiszpanów. I były różne formy tych cylinderków, to jest taki cylinderek właśnie kopczykowo-stożkowy, tak go nazywano, ale mógł być taki cylinderek o formie takiej bardziej geometrycznej, właśnie taki bardziej cylindryczny. Te właśnie cylinderki, żeby w ogóle one miały taki kształt, to trzeba było zrobić odpowiedni szkielet z wikliny albo właśnie usztawnić tekturą taki cylinderek. Były wykonywane ze skóry, z materiałów filcowych, na przykład z kastoru, czyli z takiego filcu wykonywanego właśnie na bazie sierści bobra, i te kastorowe cylinderki to były naprawdę bardzo cenne. Mogły być też wykonywane na przykład z atłasu, z jedwabiu, z bardzo różnych materiałów. Były one bardzo bogato zdobione, pokryte haftem złotym, srebrnym. Często była właśnie tutaj dookoła taka biżuteryjna opaska, tak zwana binda. Mogły być przyczepione właśnie różnego rodzaju piórka, więc bardzo, bardzo różne zdobienia. Tak jak Państwu powiedziałam, no te stroje niestety nie miały kieszeni. No, wiadomo, trzeba było tutaj różne swoje drobiazgi trzymać, więc na wamsach panowie zawsze nosili takie paski i do nich właśnie doczepiano takie, można powiedzieć, torebki, kaletki. One w sumie swoją formą przypominają jeszcze takie kaletki noszone w okresie gotyku. Do tych pasków noszonych właśnie na tych wamsikach panowie nosili właśnie też przyczepione szpady. No i tutaj właśnie chciałam Państwu pokazać przepiękny przykład takiego późno renesansowej takiej sakiewki męskiej, pokrytej przepięknym takim haftem, tutaj właśnie ze zwierzątkami. Bardzo ważnym elementem wyglądu właśnie pana, który hołdował modzie hiszpańskiej, był zarost i fryzura. No, to są czasy, kiedy panowie jednak nie chodzą na gładko ogoleni. Nosi się brody, nosi się wąsy. W Hiszpanii bardzo popularne były takie bardzo cieniutkie wąsiki, nazywano je pijawkami. I tak, im bardziej taki wąsik był tutaj, można powiedzieć, podniesiony do góry i tak właśnie no, ostro zakończony,
tym miał właśnie jak gdyby ukazywać, że pan jest groźniejszy i poprzez taki wąsik pan miał jak gdyby taki odstraszający wygląd przyjmować. Modne były też wąsiki tutaj zakończone, tak zwinięte w ślimaczki. Modne były też wąsiki rozczesane i wtedy wyglądało tak, jakby pan miał wąsy jak kotek. A do tego były różne bródki, na przykład taka malutka bruszka, taka bródka, tak zwana muszka. Były kozie bródki, była bródka uformowana na przykład na kształt skrzydełka kanarka, na kształt ogonka jaskółki. Były bródki właśnie ołówkowe. Więc no tutaj można powiedzieć, naprawdę panowie szaleli pod tym względem. Ten zarost był formowany przez balwierzy za pomocą brzytwy, specjalnych żelazek i kleju. I panowie, można powiedzieć, byli tak czuli na punkcie wyglądu swojego zarostu, że spali nawet w specjalnych ochraniaczach w nocy, żeby ten zarost tutaj się jakoś im nie zmierzwił. No i też na przykład były specjalne sznureczki służące właśnie tutaj do naciągania tych wąsów, więc no to było ważne. No i też odpowiednie fryzury, więc na przykład właśnie do tych strojów hiszpańskich noszono takie włosy krótsze i tutaj skręcone w takie loki, w takie pejsy i takie właśnie nazywano guedejas. No i bardzo modna też była taka grzywka podkręcona, no ale to akurat te fryzury bardzo nie podobały się właśnie księdzom w Hiszpanii i to bardzo krytykowano. No i z czasem tutaj zamiast tych loków zaczęto nosić po prostu takie włosy do uszu, ale z grzywek Hiszpanom bardzo trudno było zrezygnować. Ponieważ nasze pluderki, no to były spodnie krótkie, no to z gołymi łydkami pan nie mógł chodzić, nawet latem, trzeba było nosić pończochy. Pończochy były też, można powiedzieć, takim wyznacznikiem statusu, dlatego że najdroższe pończochy były właśnie wykonywane z jedwabiów, to były tkane jedwabne pończochy i zszywane, bo w tym okresie nie umiano pończoch robić takich, można powiedzieć, od razu cały gotowy, które można by tutaj od razu sobie na nóżkę włożyć. Kilka części tych pończoch tkano i później je zszywano. Te pończochy jedwabne były bardzo cienkie, więc na zimą to trzeba było nawet kilka par nałożyć. Co ciekawe, te pończochy czasami właśnie jacyś eleganci nakładali w ten sposób, że na przykład nakładali sobie pończochę czerwoną i na to nie zakładano drugiej czerwonej pończochy, żeby wzmocnić na przykład kolor tej pończochy, tylko na przykład na czerwoną zakładano sobie zieloną, cieniutką, żeby spod tej zieleni prześwitywała nam taka czerwień. Te pończochy tutaj na wysokości łydki były zdobione właśnie haftem z nici metalowej i do nich noszono takie płytkie buty, które były tutaj zdobione takimi wspaniałymi rozetami, wykonanymi z takiej ciężkiej, mocnej koronki ze złotej i srebrnej nici. Te rozety maskowały sznurowania butów. No i buciki oczywiście mają obcasiki. Tutaj też w tym okresie pojawiły się takie buty o bardzo ciekawej, można powiedzieć, podeszwie, nazywanej właśnie butami wzwodzony most, tak to mówiono, most zwodzony, tak właśnie nazywano ten typ, więc trzeba przyznać, że naprawdę ta moda była bardzo taka bogata właśnie i ciekawa. Jeśli chodzi o te pończochy, to one miały naprawdę bardzo różne kolory i można powiedzieć, że ceny tych pończoch jedwabnych troszeczkę spadły po tym, jak w 1589 roku William Lee z Nottingham wymyślił i opatentował maszynę pończoszniczą. Więc to wtedy no, troszkę już były tańsze, ale nadal mimo wszystko były bardzo drogie i były tym wyznacznikiem wysokiej pozycji. Osoby, no, których nie było stać na jedwabie, nosiły pończochy właśnie wełniane albo lniane. No i tak, żeby te pończochy nam nie spadały, to trzeba było nosić podwiązki. Te podwiązki stały się też takim bardzo ważnym elementem właśnie stroju męskiego. One mogły być też wykonywane z jedwabiu, z atłasu, mogły być też do nich tutaj właśnie przyszyte takie rozety, mogły być przyszyte właśnie koronki, więc panowie jak gdyby tych właśnie podwiązek się nie wstydzili, tylko wręcz przeciwnie, pokazywali je, byli dumni z tego również elementu swojej garderoby. No i tutaj chciałam Państwu pokazać kilka oryginalnych właśnie zabytków tych strojów hiszpańskich. U nas w Polsce niestety nie zachowały się żadne przykłady strojów w stylu hiszpańskim, więc tutaj warto sobie popatrzeć właśnie na te, będące właśnie w zbiorach drezdeńskich. Można powiedzieć, że już w początkach wieku XVII ci panowie, którzy hołdowali modzie hiszpańskiej, no nie każdy chciał chodzić w tych czerniach. Zresztą muszę powiedzieć, że ta czerń to
zwolennicy mody hiszpańskiej nie nosili jej na co dzień. Tak jak powiedziałam, stroje czarne były bardzo drogie, więc strój czarny na przykład szło się pozować do portretu albo na przykład, nie wiem, na jakąś ważną okazję, a tak to na co dzień często te stroje właśnie w stylu hiszpańskim były kolorowe, tak jak tutaj ten wamsik i tutaj te pluderki, tylko proszę zobaczyć, forma pluderek już się nam zmieniła. One stopniowo będą jak gdyby wydłużać, to puchlizna, że tak się wyrażę, będzie schodzić, no i saczek nam tutaj znikł, za to pojawił się rozporek. A tutaj mamy właśnie takie spodenki pluderki, właśnie takie jeszcze troszkę napuchnięte. One były noszone wymiennie z tymi takimi już bardziej dłuższymi i takimi, no, już takimi można powiedzieć cieńszymi. To zależało po prostu już od gustów męskich. A jak wyglądała moda hiszpańska w wydaniu kobiecym? No, myślę, że nie ma co zazdrościć tym biednym paniom, które właśnie w ten sposób się ubierały, dlatego że Hiszpanie uważali, że kobieta ma wyglądać niekobieco. Ma wyglądać jak taka sztuczna, można powiedzieć, sztywna lalka, w ogóle zero biustu, zero jakiejś tam ponętnej talii, w ogóle zapomnijmy o jakimśkolwiek właśnie tutaj pięknym dekolcie, czy w ogóle zapomnijmy o pokazywaniu w ogóle wszelkich jakichś kawałków ciała poza tutaj owalem twarzy i dłońmi. No i żeby panią upodobnić do takiej, można powiedzieć, zgeometryzowanej, sztywnej figury, nasza pani musiała założyć koszulę, a na to gorset. Tutaj mamy taką, można powiedzieć, najbardziej, można powiedzieć, taką sztywną formę gorsetu, no po prostu gorset metalowy, który jak panie zakładały, to on całkowicie właśnie spłaszczał brzuch, spłaszczał biusty. Były też inne gorsety, szyte z bardzo takich sztywnych płócien, które były naszywane w ogóle na metalową siatkę, więc pani w takim gorsecie, no to ledwo, że oddychać mogła. A obok takiego gorsetu panie zakładały, można powiedzieć, takie specjalne usztywnienie, które nazywano vertugado. To była taka też spódnica uszyta z bardzo mocnego płótna, na które naszywano właśnie takie obręcze i przez to właśnie tutaj, jak zakładano później suknię czy jakąś spódnicę, no to ona przybierała taką sztywną formę i właśnie formę w ogóle takiego dzwonu. Jest taka, no można powiedzieć, w sumie legenda mówiąca o tym, że te vertugado zostało wymyślone właśnie w latach 80. XV wieku przez portugalską właśnie królową Juanę, która zaszła w pozamałżeńską ciążę. No i musiała ukryć tutaj swój brzuszek, więc stąd te vertugado. I później można powiedzieć, że one no, tutaj weszły w modę i w Hiszpanii były noszone naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc nasza pani ma ten sztywny gorset, ma to vertugado, no, na to zakładała taką suknię, którą nazywano saja. Dla tej sukni charakterystyczny był właśnie taki bardzo sztywny tutaj staniczek z takim szpicem. Taka spódnica, która całkowicie zakrywała nogi, bo Hiszpanie mówili, że kobiety nie mają nóg, w ogóle nie można ich pokazywać. Jak posłowie francuscy przywieźli w darze dla królowej Hiszpanii szkatułkę z bezcennymi właśnie pończochami jedwabnymi, to Hiszpanie z furią je oddali, powiedzieli, że królowa Hiszpanii nie ma nóg i że w ogóle, no jak oni śmieli taki prezent jej tutaj w ogóle sprawić. Dla tych sai charakterystyczne były też takie rękawy, takie rozcinane i takie długie, albo takie właśnie zaokrąglone jak tutaj. No i tak jak Państwo też widzą, te suknie hiszpańskie, one były strasznie bogato zdobione, one w ogóle były przeraźliwie ciężkie. Taki strój mógł ważyć nawet 30 kg, więc no, to w tym trudno w ogóle ustać było, chodzić, siedzieć, no to już w ogóle. Jeśli chodzi o kolory, czernie, jakieś takie przegaszone brązy, oliwkowe, no i ewentualnie jakieś tutaj biele. Te suknie były zdobione właśnie ciężkimi haftami, takimi złotymi, srebrnymi, były naszywane różnego rodzaju biżuterią. Te saje, można powiedzieć, mimo wszystko to były takie stroje reprezentacyjne, dlatego, i tutaj właśnie chciałam Państwu pokazać taki zachowany, bezcenny przykład właśnie takiej sai. On należał do takiej niemieckiej księżnej, ona została w nim pochowana, więc został wyciągnięty z jej grobowca i to jest też bardzo takie, można powiedzieć, unikalne dzieło, unikalny zabytek. Jeden z niewielu właśnie zachowanych. I tak jak Państwo widzą, te saje miały właśnie taki trenik, więc bardzo taki strój, można powiedzieć, no, robiący wrażenie.
Na saję pani mogła założyć właśnie taki strój wierzchni zwany ropą. To był po prostu rodzaj jak gdyby takiego rozkloszowanego, niedopasowanego w talii płaszcza z krótkim bufiastym rękawkiem albo z długim, no i też bogato jest zdobione takimi różnymi feretkami i pątałami. Właśnie te feretki, pątały, złote i srebrne hafty to jest to, co Hiszpanie najbardziej lubili mieć na swoich strojach. O, i tutaj właśnie też oryginalne przykłady takiej sukni sai. Tak jak mówiłam, te ropy i też te saje strasznie sztywne, niewygodne. No, panie no, musiały też coś mieć takiego, żeby na przykład konno się przejechać albo na jakiś spacer pójść, a nie tak ciągle na sztywno. Więc właśnie alternatywą dla tych takich reprezentacyjnych, sztywnych strojów był taki dwuczęściowy strój, który składał się z góry, która trochę przypominała męskie wamsy, i z takiej, można powiedzieć, spódnicy. I w tym można było sobie tutaj swobodnie, jak gdyby właśnie chodzić. Proszę zobaczyć, co ci Hiszpanie nosili już w okresie baroku. To są portrety królowej hiszpańskiej, lata 30. wieku XVII. No już można powiedzieć, większa część Europy chodzi sobie w bardziej luźnych i przyjaznych, że tak powiem, dla ciała strojach francuskich, a Hiszpanie jakby w ogóle nie wiedzieli, że narodziło się coś takiego jak miła, można powiedzieć, i wygodna moda francuska. Oni nadal, że tak powiem, chodzą na sztywno. I te sztywne vertugada zastąpiło takie inne usztywnienie, które trochę przypomina taką wannę, można powiedzieć. I on właśnie nazwano Grand Infante. I on był noszony aż tutaj do późnych lat 70. No i tutaj właśnie mamy taką oryginalną suknię, właśnie hiszpańską, ale barokową, na tym Grand Infante. A do tego nasi Hiszpanie w okresie baroku nosili takie, panie nosiły właśnie takie straszne peruki. I gdy do Francji przybyła właśnie przyszła żona Ludwika XIV, to ona mu się bardzo nie podobała właśnie w tych strojach hiszpańskich i w ogóle cały dwór, można powiedzieć, francuski był no, tutaj szykowany jej wyglądem. Zresztą co ciekawe, również takie hiszpańskie stroje nie podobały się na przykład naszym polskim monarchom. No bo tutaj na przykład nasz król Władysław IV, jego pierwsza małżonka, no, była prawda z rodu Habsburgów. I jak przysłano królowi jej konterfekt, no to ona była tak ubrana i król powiedział, że no dobrze, ona mi się podoba, ale ten strój nie. Jak przyjedzie do Polski, to proszę, żeby była ubrana w strój francuski. A strój francuski był dekoltowany, pokazywał tutaj kawałek biustu, no i w ogóle o wiele bardziej był kobiecy. No i tutaj chciałam Państwu pokazać kilka obrazów ukazujących właśnie Włochów z czasów, można powiedzieć, naszego tutaj Guercina. Portrety genueńskich dam ubranych właśnie w takie sztywne tutaj te stroje hiszpańskie. Proszę zwrócić uwagę na te kryzy 40-centymetrowe oprzyte koronkami, ponieważ Włochy w tym okresie w większej części, można powiedzieć, pod wpływem tutaj Hiszpanii, tutaj Genua w ogóle można powiedzieć, że było jakby centrum finansowym, w ogóle cała Hiszpania, jak gdyby król Hiszpanii siedział w kieszeni genuańskich kupców, no to stąd taka popularność tych strojów hiszpańskich właśnie we Włoszech. Tutaj mamy stroje męskie noszone właśnie przez Włochów. Ta popularność, można powiedzieć, mody hiszpańskiej też odgrywała dużą rolę w Niderlandach, dlatego że no, one były posiadłościami habsburskimi. No i tutaj właśnie mamy parę namiestników hiszpańskich, infantkę Izabelę Króla Eugenię, ukochaną córkę Filipa II i brata naszego słynnego cesarza Rudolfa, tego cesarza od właśnie cesarza magów. I z tą postacią właśnie tutaj z tą Izabelą Króla Eugenią jest związane bardzo ciekawe pojęcie. No bo w tym okresie w ogóle istniały bardzo różne nazwy kolorów. Nazwy, które no dzisiaj w ogóle nie funkcjonują. I jakbyśmy tutaj ktoś nas zapytał, czy wiemy, co to, jak wygląda w ogóle kolor izabelowy, to trudno by nam w ogóle powiedzieć, domyśleć się, co to jest za kolor. Więc w tym okresie właśnie bardzo różny, ciekawy sposób te kolory określano i w ogóle można powiedzieć bogactwo nazw dotyczących kolorów, no to przyprawia o zawrót głowy. Więc już Państwu wyjaśniam, o co chodzi z tym kolorem izabelowym. To jest okres, w którym północne Niderlandy, tak w skrócie zwane Holandią, walczą o niepodległość, no bo nie chcieli być dalej jak gdyby poddanymi tutaj Hiszpanów. No Hiszpanie nie chcieli, że tak powiem, wypuścić takiego łakomego kąska ze swoich dominiów, więc bardzo długo to walka Holendrów o niepodległość trwała. No dochodziło do oblężenia różnych miast. W latach 1601-1604
było właśnie takie oblężenie Gandawy i ta właśnie infantka, gdy do tego oblężenia doszło, to ona ślubowała Maryi, że nie ściągnie swojej koszuli do puty, dopóki to miasto nie będzie zdobyte. No i przez 4 lata chodziła w tej samej koszuli. Więc jak ją po 4 latach zdjęła, jak już to miasto zdobyła, no to ta koszula była taka bardzo brunatna. Więc na część tej królowej, właśnie, znaczy tej, część tej namiestniczki, ten kolor nazwano kolorem izabelowym. No, można powiedzieć, że sam ten fakt też mówi nam o podejściu do higieny tych ludzi. No niestety, czyścieżkami to oni na pewno nie byli. Bieliznę zmieniano bardzo rzadko, strojów w ogóle nie prano, stroje tylko wietrzono i trzepano, żeby nie było pcheł albo wszy. Tak, to było normalne, że jak ktoś wstawał, to brał swoje stroje i je po prostu trzepał i sprawdzał, czy tam gdzieś w zakamarkach jakichś pcheł nie ma, albo jakichś właśnie innych tutaj, można powiedzieć, insektów. Powiedziałam, że tutaj właśnie w Niderlandach no niby bardzo popularna była ta moda hiszpańska, ale w bardzo ciekawy sposób tę modę hiszpańską łączono sobie właśnie ze strojami, tutaj też z elementami mody francuskiej. Mamy bardzo ciekawe portrety właśnie niderlandzkich bogatych patrycjuszek i w tym okresie już w dwóch pierwszych dekadach wieku XVII właśnie na terenach Niderlandów, ale też na przykład na terenach na przykład Gdańska u nas w Polsce weszły w modę właśnie takie można powiedzieć staniczki, do których noszono spódnice i na to noszono właśnie takie saje, tylko że nie w Hiszpanii już w Holandii nazywano inaczej, w leger. I tutaj proszę zobaczyć, jak śmiesznie wygląda tu właśnie zakończenie tego staniczka. Trochę wygląda, jakby pani była w ciąży, ale panie w ciąży nie są. One noszą tutaj pod swoimi sukniami taki wałek, który w modę wprowadzili właśnie Francuzi. To był krzyk mody, żeby w ten sposób tutaj taki wałek sobie na biodrach wiązać i w ten sposób te bioderka sobie powiększać. To było między innymi związane też z ówczesnym ideałem urody, że właśnie piękna kobieta, przystojny mężczyzna, no to ma być taka pulchna osoba, a nie właśnie jakaś taka chudzinka. Więc tutaj jeśli chodzi o tą modę, to broń Boże nie była ta moda, która miała wyszczuplać, tylko raczej tak dodawać jak gdyby właśnie sylwetki. Bardzo ważnym elementem w stroju właśnie takiej bogatej właśnie mieszczanki z północnych czy też południowych Niderlandów był czepeczek diademowy, kryza i takie właśnie tutaj mankiety. One były szyte z bezcennych właśnie takich płócien lnianych albo batystowych. W ogóle w tym okresie Holandia, szczególnie miasto Haarlem, słynęło z wyrobu fantastycznej jakości właśnie płótna. W jaki sposób te płótna w ogóle wykonywano? Te płótna haarlemskie, one słynęły w ogóle też z tego, że miały wspaniałą taką, można powiedzieć, fakturę, taką gładką jak jedwab, ale byłyby za to bardzo mocne, no i miały przepiękny, taki śnieżno-biały kolor. Jak to uzyskiwano? Więc takie płótna lniane, czy też batystowe, najpierw moczono w zimnej wodzie, następnie prano w takiej wrzącej wodzie z dodatkiem mydła. Następnie praczka sprawdzała każdy centymetr płótna, czy nie ma żadnej jakiejś plamki, jak była, no to na tarze. To właśnie tam tarła. Następnie takie płótna wieszano na sznurach, żeby one odciekły. Później znowu gotowano je z ługiem i następnie rozkładano właśnie na takich łąkach i regularnie moczono, regularnie zwilżano. I one pod wpływem właśnie słońca, tej powietrza nam ulegały właśnie takiemu wybieleniu, że ta biel to była taka aż świetlista, można powiedzieć. Te płótna to było, można powiedzieć, marzenie każdego eleganta, każdej, można powiedzieć, modnisi w tym okresie. Tutaj jak widzimy właśnie, oprócz takich staniczków właśnie pokrytych jakimiś guziczkami złotymi, też była moda, żeby właśnie haftować takie staniki. Co ciekawe, te hafty wykonywali panowie, bo w tym okresie, można powiedzieć, to mężczyźni specjalizowali się właśnie w takiej sztuce haftu i te hafty panowie czerpali z takich wzorników. Takie wzorniki hafciarskie to były już popularne od około 1530 roku.
I bardzo często panie zakładały takie pięknie haftowane staniki właśnie na ceremonię ślubu. No tutaj może nas dziwić, bo w ogóle tutaj ta pani być może w ogóle jest w swoim stroju ślubnym ukazana i może nas dziwić, że no strój ślubny, a czarny. No ale to dlatego, że jednak czarny w tym okresie, tak jak mówiłam, strój elegancki. Tutaj proszę zobaczyć, jak fajnie były podpinane właśnie te stroje, te wierzchnie właśnie wlieger, które nosiły nasze panie. No żeby ten strój nie był taki nudny, to do takiego na przykład staniczka można było sobie założyć kolorową spódniczkę i one były naszywane w takie charakterystyczne pasy, właśnie zdobione takimi galonami, czyli takimi plecionymi nićmi, no żeby po prostu było tak ciekawiej. No i tu właśnie mamy jeszcze inne przykłady strojów, można powiedzieć stateczne Niderlandki chętnie też nosiły fartuszki do swoich strojów, ale jednym z takich najważniejszych elementów stroju właśnie patrycjuszek Niderlandów były rękawiczki. Te rękawiczki odgrywały bardzo ważną rolę w ceremonii zaręczyn. Był taki zwyczaj właśnie w Niderlandach, że mężczyzna z okazji zaręczyn wręczał kobiecie kosz, w którym znajdowały się właśnie podarki dla przyszłej żony. Koszula, czepeczek, koronkowe mankiety, kryza, no i właśnie te rękawiczki. I gest mężczyzna wręczający rękawiczki był bardzo ważnym gestem. Jak gdyby oznaczał to, że mężczyzna obiecuje kobiecie, że się z nią ożeni, że ona zostanie jego żoną, że składa jej obietnicę. I właśnie na dowód tej obietnicy daje jej te rękawiczki. I te rękawiczki one były szyte na przykład z bardzo mięciutkiej skóry i były zdobione przepięknymi haftami i były tak cenne, że w bardzo wielu kolekcjach właśnie zachowały się rękawiczki, a to w ogóle jest, można powiedzieć, jeden z najcenniejszych zabytków, bo to jest portret właśnie takiej bogatej patrycjuszki amsterdamskiej, do którego oryginalnie zachowały się te rękawiczki. Właśnie ten portret jest w Rijksmuseum i również w zbiorach Rijksmuseum są te rękawiczki, które tutaj no, ponad 300 lat temu zostały namalowane na tym portrecie. Te rękawiczki były pokryte ciekawymi haftami, one miały też swoją symbolikę. Na przykład tutaj mamy bażancika, który był symbolem właśnie płodności. Jest tutaj też na tych rękawiczka wyhaftowana właśnie paw, który był symbolem w ogóle małżeństwa. Są właśnie owoce, które były symbolem tutaj wanitatywnym, przypominały o przemijaniu. I tak, gdy pani właśnie tutaj już szła na ceremonię zaślubin, to miała na rękach założone te rękawiczki. I w czasie ceremonii ślubnej, gdy właśnie no tutaj małżonkowie musieli sobie podać ręce, no to ręce nie mogły być w rękawiczkach. Trzeba było je zdjąć. No i był taki przesąd w Holandii, że jeśli w czasie ceremonii ślubnej zdejmowało się rękawiczkę, ona się porwała, no to jest zła wróżba dla tego małżeństwa. Więc tak bardzo delikatnie tą rękawiczkę zdejmowano, żeby broń Boże tutaj ona się nie uszkodziła. No ponieważ no, te stroje można powiedzieć może nie do końca, no były takie ciepłe, szczególnie na przykład w klimacie właśnie holenderskim, to trzeba było coś właśnie na te suknie zakładać. I najpopularniejszym takim okryciem dla pań były właśnie takie śmieszne peleryny. Najwięcej pań w takich pelerynach widać na różnych obrazach wskazujących lodowiska. Wanie lodowisku było strasznie modne w tym okresie. I to był rodzaj takich pelerynek czarnych, które zakładano tutaj na głowę i one miały chronić właśnie przed kurzem, przed deszczem, przed śniegiem, jednocześnie ogrzewać. I tak, takie pelerynki, które tutaj zwieńczano takim śmiesznym kapelusikiem, to nosiły panie w Niderlandach południowych. Natomiast takie właśnie pelerynki tutaj jak gdyby z takimi różkami, to nosiły panie w Holandii, czyli w tych Niderlandach północnych. Te stroje, które nosiły nasze panie, tak jak właśnie mówiłam, tak jak stroje męskie, niestety nie miały kieszenie, no a panie zawsze no, coś tutaj muszą ze sobą nosić, więc modne były takie torebeczki, do których były dołączone też poduszeczki na igły, no ale można powiedzieć w ogóle bestsellerem tego okresu
były torebeczki w kształcie żabek. I tych torebeczek naprawdę w kolekcjach europejskich trochę się ostało. A tu mamy taką portmoneteczkę właśnie, którą pani haftowała i mogła dać mężowi też z okazji zaręczyn. Bo mówiłam, że pani właśnie dawał tą koszulkę, te rękawiczki, czepeczek. No pani też musiała coś swojemu przyszłemu małżonkowi dać, więc właśnie dawała mu też rękawiczki, dawała mu taką portmoneteczkę. No i właśnie też koszulę i to wszystko było w pięknym koszu, ułożone, przystrojone i właśnie pokazywane, wystawione na widok publiczny w domu narzeczonej. No a już jak pani wychodziła za mąż, to obydwa kosze były zanoszone do właśnie domu męża. No i tutaj chciałam właśnie pokazać szybciutko, jak wyglądały właśnie te wamsiki hiszpańskie w wydaniu holenderskim. Do około 1615 roku ten materiał był kuty, czyli z tymi dziureczkami, ale proszę zwrócić uwagę, taka kryza oklapła, tak tam mówiono, kryza oklapła. W modę wprowadzili Francuzi, no bo im się nie podobały te sztywne kryzy hiszpańskie, co oni właśnie kryzy oklapłe. No i w Holandii wśród panów te kryzy oklapłe zaczęły się cieszyć dużą popularnością. O, a tutaj właśnie mamy te spodenki właśnie takie armatnie, tutaj z tą nogaweczką, no już bez saczka. No i tutaj właśnie jeszcze takie przykłady najpiękniejszej mody w wydaniu hiszpańskim, tutaj też. No i właśnie, w latach 20. na tych wamsikach hiszpańskich pojawiły się takie nacięcia. A skąd one się wzięły? Z Francji. Dlatego, że kardynał Richelieu strasznie się wściekał o to, że Francuzi wydają ogromne sumy pieniędzy na właśnie przyozdabianie strojów, na przykład różnymi towarami, koronkami, jakimiś galonami, które kupowano u odwiecznych wrogów, u Hiszpanów albo u Francuzów. Więc zabroniono, znaczy u Hiszpanów albo u Włochów, więc zabroniono Francuzów pokrywania właśnie tych strojów takimi dodatkami właśnie z Hiszpanii lub z Włoch. No więc żeby ten strój nie był taki nudny, to takie właśnie tutaj pęknięcia, nacięcia się pojawiły. No i te jeszcze oryginalne przykłady tych strojów. O i tutaj proszę zwrócić uwagę, te spodenki, no one nie zawsze się panu chciały trzymać na biodrach, więc trzeba było je tutaj, o, w tym miejscu przywiązać za pomocą takich właśnie specjalnych wstążeczek, żeby nie spadły. No a tutaj taka karykatura, no bo nie wszystkim te kryzy hiszpańskie się podobały. Na przykład we Francji i w Holandii też mówiono, że przez te kryzy to ludzie głodują. No bo krochmal, który właśnie za pomocą którego te kryzy tutaj usztywniano, robiono z mąki, że właśnie zboże, zamiast tutaj przerabiać je na mąkę, żeby karmiło ludzi, to idą na zachcianki właśnie bogaczy. I śmiano się też właśnie z rozmiarów tych kryz. Mówiono, że one są tak wielkie, że wyglądają, że mogłyby zastąpić koło młyńskie. Że właśnie mówiono też, że są tak wielkie, że wyglądają jak koło odwozu. Ale trzeba przyznać, że już około 1630 te kryzy wychodzą z mody i no, są noszone tylko przez jakieś osoby starsze. I zostają zastąpione właśnie przez takie miękkie kołnierze francuskie. No i właśnie, tutaj chciałam państwu pokazać, już przechodzimy zaraz do mody francuskiej, takie ciekawe zjawisko. No często jest tak, że osoby starsze może nie do końca tam gonią za jakimiś nowinkami modowymi i w dawnych czasach też tak było. I właśnie w tym okresie, tak właśnie w latach 30. W Europie, szczególnie zachodniej, była taka tendencja, że osoby starsze były wierne modzie właśnie tutaj w stylu hiszpańskim. Natomiast młode osoby już ubierały się po francusku. I tutaj ten obraz ukazujący burmistrza Amsterdamu w otoczeniu swojej rodziny jest fantastyczną ilustracją tej tendencji.